I wznowiliśmy grę po przerwie, po jednej zmianie w obu drużynach. W zespole gospodarzy Dominik Sikora opuścił plac gry, w jego miejsce pojawił się Igor Panasiuk, naznaczony numerem 9. Natomiast w zespole gości 13 Briana Fiedora zastąpił oznaczony numerem 16 Konrad Kraska. I on właśnie przy piłce, prawa strona boiska, próba szarży w pole karne. Na szczęście wszystko kończy się jedynie na strachu, bo piłka już poza boiskiem, wznowiona gra przez Fabiana Borysiuka na prawo do Koryczyńskiego. Koryciński do jednego z partnerów, ale ten nie zdołał opanować futbolówki i aut dla Łęczyńskiej 11. Wznawiają grę goście, krótkie zagranie w narożnik pola karnego, wypychany tam jeden z piłkarzy w zielonych trykotach, jest wnuk na prawo do Hazana, ten do Koryczyńskiego, Koryciński do przodu, ale wprost pod nogi jednego z rywali i znowu Koryciński ekspeduje piłkę, tym razem na połowę gości. Jeszcze jedna próba zagrania z pomięciem drugiej linii. Znowu piłka pada łupem Koryczyńskiego, ten zagrywa do Matejka, Matejek do Hazana. Matejek do środka, tym razem do Stypułkowskiego. Stypułkowski traci piłkę na rzecz jednego z rywali. Ta wędruje na prawą stronę boiska. Tutaj jest Konrad Kraska. Nie, to Bartłomiej Kowalski. Kowalski do tyłu, do Doriana Bronowickiego. Bronowicki z powrotem do Kowalskiego. I wmieszali się w to wszystko dopiero teraz piłkarze Topu. Wybijają piłkę na aut. Wznawiają grę goście, a konkretnie oznaczony numerem 17 Dorian Bronowicki. Bronowicki, już piłka w grze, już walczą o jej odzyskanie piłkarze Topu. Jest tutaj Hazan, ale są też rywale. Łukasiewicz do środka boiska, Sypułkowski, jeszcze Łukasiewicz, świetnie urywa się lewym skrzydłem Igor Panasiuk. Panasiuk to wprowadzony na plac gry przez Miłosza Storto piłkarz, świeże siły posłane do boju, nieco przesunięte ustawienie. Matejek tym razem na prawej stronie boiska, a Panasiuk wysunięty do przodu. Łukasiewicz walczy o odzyskanie piłki. Jest tutaj też wnuk, wciąż przy piłce wnuk. Jeszcze zagrał na prawą stronę boiska. Tam jest Koryciński do narożnika pola karnego, do Stypułkowskiego. Stypułkowski traci piłkę, ale tylko na chwilę. Matejek, prawa strona boiska. Matejek, Stypułkowski. Jeszcze grają piłkarze Topu. Znowu piłka pod nogami Matejka. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Jest tutaj Panasiuk, ale są też obrońcy w Górnika Łęczna i natychmiast piłka w środkowej strefie boiska, zagranie na wolne pole, pędzi tam Konrad Kraska. I będzie aut dla zespołu gości. Odzyskujemy piłkę, ale w sposób nieprzepisowy. Sędzia Paweł Sitkowski dyktuje rzut wolny dla zespołu gości. Będzie niebezpiecznie. Wysokość narożnika pola karnego. Dwuosobowy mur piłkarzy Topu. Jest tam Łukasiewicz. I o ile dobrze widzę, Przemysław Kazan. Będzie dośrodkowanie w pole karne, rozlega się gwizdek sędziego. Piłka mocno posłana na krótki słupek, wypluwa piłkę Fabian Borysiuk, ale uniesiona chorągiewka sędziego liniowego Jacka Paskuckiego, odgwizdana
pułapka offside'owa, więc pozycja spalona jednego z rywali, ucierpiał przy tej interwencji. Fabian Borysiuk trzyma się za podbrzusze, tymczasem piłka już w grze. Lewa strona boiska, Mateusz Chazan do Łukasiewicza. Łukasiewicz, próba ominięcia jednego z rywali, już zagranie w kierunku Panasiuka. Panasiuk wciąż przy piłce, Panasiuk, ale traci, nie utrzymuje jej w placu gry i będzie tym razem out dla Górnika Łęczna. Wznowiona gra, Bronowicki do jednego z partnerów, jest tutaj Mazurkiewicz. Mazurkiewicz przenosi ciężar gry na lewe skrzydło, tam zdąża do piłki Szymon Zabłotny. Zabłotny przejął futbolówkę, Zabłotny, obok niego Matejek, zablokowane to dośrodkowanie, walczy Matejek o odzyskanie piłki, tymczasem Zabłotny ucieka do lewego skrzydła, zagrywa do przodu, pędzi tam jeden z piłkarzy Górnika Łęczna, ale świetnie Koryciński przerywa to zagranie. Tymczasem próba zagrania w kierunku Konrada Kraski, świetnie przeczytana przez Fabiana Borysiuka, i wznawiamy grę. Już piłka wybita na połowę rywala, już urywa się Matejek, niestety nie utrzymuje piłki w placu gry i będą wznawiać goście. Zażegnane to niebezpieczeństwo, wychodzą spod presji łęcznianie. Stypułkowski. Wnuk. Matejek. Matejek. Dośrodkowanie w pole karne, jest tutaj Panasiuk, strzela głową, ależ niewiele by brakowało. Brawa rozlegają się na stadionie przy ulicy Sidorskiej za tą akcję. Wreszcie urwał się prawym skrzydłem Bartłomiej Matejek, podciągnął do linii kończącej boisko. Świetnie dośrodkował w pole karne i niewiele brakowało, aby Igor Panasiuk pokonał bramkarza gości Dawida Olszaka. Jeszcze próba zagrania na aferę w pole karne. Jeszcze nie koniec ataków piłkarzy Topu. Próbował zgasić piłkę Adrian Wnuk, nieskutecznie. Jest tutaj Chazan, do Łukasiewicza jest Panasiuk. Panasiuk strzela, ale wprost w ręce bramkarza gości Dawida Olszaka. Ale wreszcie zaczęło się coś dziać pod polem karnym, pod bramką naszych rywali. Sędzia pokazuje, że będzie potrzebna pomoc medyczna, a więc będzie chwila przerwy w grze. Pierwszych 5 minut drugiej połowy za nami. Wciąż utrzymuje się bezbramkowy remis w meczu Akademii Piłkarskiej Top 54 Biała Podlaska z Górnikiem Łęczna. Przypomnijmy, że to inauguracja rundy rewanżowej sezonu 2019-2020 Centralnej Ligi Juniorów do lat 15. W pierwszym meczu w rundzie zasadniczej właśnie bezbramkowym rezultatem zakończyło się spotkanie tych dwóch zespołów. Piąte i szóste miejsce to lokaty obu drużyn po rundzie zasadniczej i jednakowa ilość zdobytych punktów. Tymczasem szykuje się druga zmiana w zespole gości. Pojawia się na placu gry oznaczony numerem 5 Antoni Dylewski, który zastąpił jednego ze swoich partnerów, jaki opuścił plac gry po kontuzji sprzed kilku chwil. Walczymy o odzyskanie piłki. Łukasiewicz do lewej strony. Mobilizują się wzajemnie piłkarze Topu. Powalczył tutaj Emil Olszewski o odbiór piłki. Melon pozycja.
Raz jeszcze Olszewski głową na aut. Przesuwają się o kilka metrów do przodu piłkarze prowadzeni przez Daniela Onyszko. Odzyskaliśmy piłkę, zagranie do Panasiuka. Panasiuk czeka na partnerów. Panasiuk w kierunku Łukasiewicza. Lewa strona boiska, będziemy mieć rzut z autu, zdąża w kierunku piłki Mateusz Chazan. Chazan rozejrzał się, zagrywa do Panasiuka. Panasiuk walczy o tę piłkę z dwoma rywalami. Jeszcze Olszewski w kierunku Panasiuka. Panasiuk, jest tam też Jakub Łukasiewicz. Będzie rzut wolny, podcięty Igor Panasiuk. Będzie niebezpiecznie, 23, może 25 metr od bramki Dawida Olszaka. Ustawia piłkę Jakub Łukasiewicz, kapitan podlaskiej jedenastki. A w polu karnym gości aż zaroiło się od piłkarzy w czerwonych koszulkach. Krótki rozbieg Łukasiewicza. Krótkie dośrodkowanie na środek pola karnego, ale przeczytali te zamiary Łukasiewicza obrońcy rywali. Jeszcze Matejek potężnym strzałem z ostrego kąta zmusił bramkarza do interwencji. A tym razem Łukasiewicz przerywa grę w sposób nieprzepisowy. Jest rzut wolny dla Górnika Łęczna. Mógł się podobać ten strzał Bartłomieja Matejka. Przymierzył z ostrego kąta. Szkoda, że piłka nie znalazła drogi do bramki rywala. Tymczasem Sypułkowski w kierunku Łukasiewicza. Jeszcze nie koniec, jeszcze Panasiuk. Jeszcze będzie okazja, ależ minął się z piłką Adrian Wnuk. Jaka szkoda. 11, może 12 metr przed bramką gości. Mogło być groźnie, ale nie, na tym nie koniec. Jeszcze Koryciński do Stypułkowskiego. Stypułkowski na wolne pole między dwóch jest tam. Jakub Łukasiewicz powalczył o piłkę, ale wyjaśniają całą sytuację obrońcy Górnika. Tymczasem zdąża tutaj z piłką Szymon Zabłotny. Zabłotny na prawą stronę. Jest tu Tkacz już w polu karnym. Tkacz wciąż przy piłce i zagrywa na środek. Ofiarna interwencja jeszcze tam grającego z dwunastką Przemysława Chazana i fatalne pudło jednego z rywali ratuje nas przed utratą gola, ależ zakotłowało się w polu karnym podopiecznych Miłosza Storto. Co tam się działo? Naprawdę mogą mówić o dużym szczęściu piłkarze topu w tej chwili, a niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Miejmy więc nadzieję, że za chwilę zakotłuje się po drugiej stronie boiska. Tymczasem z autu wznawiać będą grę piłkarze Górnika Łęczna. Jest tam Dawid Tkacz, nie, to nie aut, to rzut wolny, odgwizdany przez sędziego, jednoosobowy mur, tylko Bartłomiej Matejek przeciwko Dawida Tkacza. Sędzia wznawia grę, piłka wędruje w pole karne i niestety bramka. Niestety tracimy gola w niefortunny sposób. Odbiera gratulacje od swoich kolegów. Grający z numerem 5. Antoni Dylewski to ten piłkarz, który pojawił się na placu gry w miejsce jednego z kontuzjowanych kolegów przed kilkoma minutami. No i niestety od 54 minuty przegrywamy z Górnikiem Łęczna 0-1. Łukasiewicz powalczył o tę piłkę. Jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze Stypułkowski. I będzie rzut karny, drodzy Państwo. Rzut karny odgwizdany przez arbitra. Zasłaniał się tam ręką.
Dawid Tkacz, o ile dobrze spojrzałem. I będzie jedenastka i szansa na doprowadzenie do wyrównania przez podopiecznych Miłosza Storto. Ewidentnie zasłonił się ręką, łokciem jeden z piłkarzy Górnika Łęczna, Dawid Tkacz. Upomina sędzia trenera gości żółtą kartką za niesportowe zachowanie. Tymczasem przygotowany do egzekucji rzutu karnego kapitan podlaskiej jedenastki Jakub Łukasiewicz. Dawid Olszak naprzeciwko niego. Sędzia za chwilę da sygnał. I trzymają mocno kciuki i kibice, i piłkarze Topu o powodzenie. Jakub Łukasiewicz kontra Dawid Olszak. Rozlega się gwizdek sędziego. Łukasiewicz, krótki rozbieg, strzał i bramka. 1-1, a więc szybko doprowadzamy do wyrównania w tym meczu. Nie wszystko jeszcze stracone. Duże emocje w tym spotkaniu biorą górę na ławkach rezerwowych i na trybunach, ale 1-1 i zmiana w zespole gospodarzy. Mateusz Kazan opuszcza plac gry. W jego miejsce pojawia się Karol Hać, a goście wznawiają grę ze środka boiska. 1-1. Dużo dzieje się dziś na stadionie przy ulicy Sidorskiej. Pierwsza bezbramkowa część meczu, a tutaj na przestrzeni ledwie 180 sekund oglądaliśmy już dwa gole. Matejek do środka. Jeszcze nie koniec akcji, walczył tam Panasiuk. Jeszcze Olszewski. Rzut wolny po faulu na wnuku. Ustawił piłkę Stypułkowski. Zagrywa do tyłu do Korycińskiego. Koryciński na lewo do Ochnika. Ochnik z powrotem do Korycińskiego. Koryciński na prawo do Matejka. Matejek do Stypułkowskiego. Stypułkowski do Matejka. Matejek wysokość pola karnego do grającego z dziewiątką Igora Panasiuka, ale ten niestety nie zdołał opanować piłki w boisku i wznawiają grę goście. Dawid Olszak na prawą stronę. Jest tutaj Antoni Dylewski, strzelec bramki dla Górnika Łęczna, ale są też piłkarze Topu. Oni wznawiać grę będą z autu. Jest tam Panasiuk, ale osaczony przez trzech rywali, traci piłkę jeszcze. O jej odzyskanie powalczy kapitan Jakub Łukasiewicz. Tymczasem Emil Olszewski przerywa akcję w samym jej zalążku, czyni to nieprzepisowo. Sędzia odgwizduje rzut wolny, tymczasem Koryciński przerywa to zagranie z pominięciem drugiej linii. Stypułkowski, próba zagrania piętką nieudana, musi walczyć o odzyskanie piłki Olszewski. Jest tutaj Dawid Tkacz, który przynosi ciężar gry na lewą stronę, ale jest tam świetnie odnajdując się w roli obrońcy Miłosz Koryciński. Matejek raz jeszcze głową na aut. Wznawiają grę goście. Bałaszek wciąż utrzymuje się przy piłce. Bałaszek mimo asysty Karola Ochnika. Bałaszek, strzał z narożnika pola karnego. Brawa za decyzję. Mogło się podobać to zagranie kapitana łęczyńskiej jedenastki.
Tymczasem wznawiamy grę. Jest tutaj Adrian Wnuk. Wnuk na prawo do Olszewskiego. Olszewski rozejrzał się, uruchamia na prawym skrzydle Matejka. Matejek, czy zdoła utrzymać piłkę w placu gry? Tak, zatańczył nad futbolówką Matejek. Matejek urywa się prawym skrzydłem. Matejek wpada w pole karne, oddaje na 10 metr. Jest tutaj Szymon Stypułkowski, ale ten strzał był zbyt lekki, aby mógł sprawić problemy bramkarzowi i gości Dawidowi Olszakowi, ale nie na tym kończy się akcja, bo wznawiamy grę rzutem z autu. Lewa strona boiska, jest tutaj Chać. Chać próbuje dośrodkować, zablokowana ta próba jeszcze. Łukasiewicz, próba wrzutki w pole karne w kierunku pana Siuka. Dopiero teraz wyjaśniają całą sytuację obrońcy Górnika Łęczna. Będziemy wznawiać grę na gwizdek, pokazuje sędzia i daje sygnał do wznowienia gry. Chać z autu rozejrzał się, zagrywa do Stypułkowskiego, Stypułkowski do Olszewskiego, z pierwszej piłki niedokładnie. Teraz Koryciński opanował piłkę, zagranie na prawe skrzydło, tam jest Matejek. Matejek gasi piłkę do ziemi, Matejek przeskoczył nad futbolówką. Jeden zwód, drugi zwód Matejka, wciąż Matejek przy piłce, czeka na aż pójdą mu w sukurs partnerzy, oddaje futbolówkę do tyłu i niedokładne zagranie tym razem grającego z dwunastką Przemysława Chazana. Piłka poza boiskiem i wznawiają grę piłkarze w zielonych strojach. Przerwane to zagranie przez Korycińskiego, ale nie koniec akcji Łęcznian. Dopiero teraz sędzia odgwizduje rzut wolny dla naszej drużyny. Emil Olszewski. Koryciński do lewej strony. Jest tutaj Karol Chać. Chać do tyłu. Do Ochnika. Ochnik na prawo do Korycińskiego. Raz jeszcze. Zagranie do przodu, do Stypułkowskiego. Stypułkowski wymienia podania z Jakubem Łukasiewiczem. Ten gubi piłkę, ale odzyskuje ją Stypułkowski. Stypułkowski, próba dośrodkowania. Jestem Matejek, jeszcze złożył się do strzału, ale dobrze ustawiony bramkarz zespołu gości łapie piłkę i czeka na swoich partnerów, by wykopać ją daleko na połowę przeciwnika. Chać głową poza boisko, będzie aut i przerwa w grze wykorzystana przez trenera Miłosza Storczo do dokonania zmiany. Opuszcza boisko Bartłomiej Matejek. W jego miejsce na placu gry pojawi się oznaczony numerem 14 Bartłomiej Muzyka. Nie, to Szymon Stypułkowski opuszcza plac gry, a Bartłomiej Matejek przesunięty z prawego skrzydła na lewe przez Miłosza Storto i już świetne zagranie z pana Siukiem. Pana Siuk do Matejka, Matejek do środka. Jest tam Wnuk, Wnuk na prawo do Muzyki. Muzyka, próba dośrodkowania w pole karne, ale zablokowana przez obrońców Górnika Łęczna. To oni teraz wyprowadzają atak pozycyjny, ale świetnie wyłuskują piłkę. Jeden z piłkarzy Miłosza Storto. Jeszcze próba złożenia się do strzału przez Jakuba Łukasiewicza. Piłka po ziemi zagrana, ale nie miał problemu z wyłapaniem tego zagrania Dawid Olszak. Raz jeszcze na prawą stronę wykop Dawida Olszaka. Jest tutaj Szymon Zabłotny, ale nie zdołał opanować piłki. Z ziemi zagrywa po zagraniu ręką wspomnianego przeze mnie piłkarza grający z dwójką Karol Chać. Już Łukasiewicz, próba szarży lewym skrzydłem, zatrzymany daleko od pola karnego kapitan podlaskiej jedenastki. Tym razem zagranie do Igora Panasiuka. Panasiuk, wymiana zagrań z Chaciem. Chać walczy o utrzymanie tej piłki w boisku, ale nabity przez jednego z obrońców i będzie rzut z autu dla piłkarzy Daniela Onyszko. Matejek świetnie wyprzedził jednego z rywali. Matejek wciąż walczy o odbiór piłki. Spokojnie, spokojnie.
Cierpliwie pokrzykuje trener Miłosz Sfondstorto na swoich piłkarzy. Konsekwencja w grze to istotny jej element, a więc wciąż z autu piłkarze Górnika Łęczna i wciąż próbujemy odzyskać piłkę. Tymczasem Bałaszek na lewe skrzydło przeczytał to zagranie Przemysław Chazan, zagranie na prawą stronę do muzyki. Muzyka, wciąż muzyka przy piłce, muzyka. W wysokość pola karnego, muzyka w pole karne, ale spory koszecie od jednego z obrońców gości. Piłka trafia w ręce golkipera Dawida Olszaka. Tymczasem zagranie po prawej stronie boiska, wędrował tam Szymon Zabłotny. Sędzia dostrzegł jednak pozycję spaloną tego piłkarza i z rzutu wolnego wznawiają gospodarze. Borysiuk na prawą stronę, jest tam muzyka. Jest też Jakub Łukasiewicz na lewe skrzydło. Niedokładne zagranie wprost pod nogi obrońców Górnika Łęczna. Tymczasem leży na murawie Bartłomiej Radko. Ucierpiał w starciu z jednym z piłkarzem. Nie, to skurczy efekt zmęczenia tegoż zawodnika. I pomaga mu sędzia w tym bolesnym momencie. Wzywa też pomoc medyczną. A trener Miłosz Storto znowu wzywa do siebie Jakuba Łukasiewicza i Bartłomieja Matejka. Raz jeszcze doradzając się z nimi, raz jeszcze wskazując, co powinni w tej sytuacji zrobić jego podopieczni, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Państwo! Bartek, nie schodzi Bartek. Nie schodzi, tylko stronę na prawo. Państwo, ale może się nie. Może. Trener Daniel Onyszko jeszcze pyta kontuzjowanego piłkarza, czy zostanie na placu gry, czy też będzie potrzebna zmiana. Ale ten twierdzi, że zostanie na boisku, a więc za chwilę wznawiać będziemy grę. Tym kontuzjowanym piłkarzem, o ile dobrze widzę, jest Bartłomiej Radko. I już za chwilę będziemy wznawiać grę rzutem sędziowskim. Piłka pod nogami Dawida Tkacza, ten zagrywa na lewe skrzydło. Świetnie Olszewski przeczytał to zagranie. Rusza Łukasiewicz na prawe skrzydło, tam pędzi muzyka uprzedzony przez jednego z obrońców, konkretnie przez Doriana Bronowickiego. Piłka na aucie, będziemy wznawiać grę na wysokości pola karnego, ależ ruszyli teraz szeroką ławą na rywali piłkarze Miłosza Storto i szkoda, że to ostatnie zagranie nie otworzyło bramki, drogi do bramki rywala. Tymczasem fatalna pomyłka jednego z piłkarzy Topu i próbuje przedrzeć się przez szyki obronne grający z szesnastką Konrad Kraska. Na szczęście naprawiony ten błąd. Sędzia wskazuje, że potrzebna, że piłka na aucie, będzie więc okazja do przeprowadzania zmiany w zespole gości. Pojawi się na placu gry oznaczony numerem 6 Kacper Wilkowicz, który zastąpił na boisku Bartłomieja Kowalskiego. Będzie aut dla gospodarzy. Zagranie w kierunku Jakuba Łukasiewicza. Znowu niefrasobliwość w poczynaniach gospodarzy. To się może źle skończyć.
odzyskał piłkę Adrian Wnuk, jest okazja do kontrataku, zagranie na Igora Panasiuka, jeszcze Łukasiewicz jest, tutaj Matejek za bardzo skrócił kąt i strzelec gola dla gości, Antoni Dylewski wybija piłkę poza boisko, ale znowu mógł się podobać ten atak. Panasiuk atakowany przez trzech obrońców. Przewraca się, ale sędzia pokazuje, że nic nie było. Gramy dalej. Łukasiewicz. Próba zagrania z piętki, ale to było zbyt nonszalanckie. I muzyka. Prawa strona boiska. Do środka. Tutaj jest Wnuk. Wnuk wciąż przy piłce. Zagranie do tyłu. Do Chazana. Chazan będzie rzucał piłkę z autu, ale sędzia pokazuje, że będzie przerwa w grze, bo leży kontuzjowany jeden z podopiecznych Daniela Onyszko. Czekają piłkarze na sygnał sędziego, bo zmiana w zespole gości. Kamil Matysiak pojawia się na placu gry. Rozegra się gwizdek sędziego. Jest tam w narożniku Panasiuk. Panasiuk do muzyki, muzyka do środka w pole karne. Jest tutaj osamotniony Bartłomiej Matejek, ale to zagranie zbyt krótkie, by znalazło adresata. Tymczasem ruszają z kontrą. Goście walczy o odzyskanie piłki. Koryciński świetnie asukuruje i odbiera piłkę grającemu z 16 Konradowi Krasce. Kraska upomniany przez sędziego za niesportowe zachowanie i już piłka w grze. Wychodzi do gry Matejek, tymczasem próba zagrania na grającego z dwójką Karola Hacia. Przedzierają się piłkarze topu środkiem boiska. Świetnie zrobił to Adrian Wnuk. Wciąż przy piłce Wnuk. Próba dośrodkowania w pole karne. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze próba zagrania w pole karne. Matejek przychodzi w sukurs swoim partnerom. Matejek. Świetne przerzucenie na prawą stronę, ale nie znalazła ta piłka muzyki. Może teraz, czy zdołają opanować w placu gry? Nie. Niestety będzie aut dla zespołu gości. Jest jeszcze kilka chwil na to, aby powalczyć o zwycięstwo. 1-1 remisuje Akademia Piłkarska Top 54 Biała Podlaska z Górnikiem Łęczna. Koryciński do tyłu, do Fabiana Borysiuka. Borysiuk daleko wychodzi z pola karne, poza pole karne. I tym razem próbujemy lewą stroną. Nieporozumienie w szykach topu i będzie niebezpiecznie. Wpada w pole karne grający z numerem 11 Szymon Zabłotny. Odgwizdany rzut wolny, łapie bramkarz piłkę, a Zabłotny próbuje mu jeszcze ją wybić z rąk. To przewinie odgwizdane przez sędziego. Tymczasem już piłka po prawej stronie boiska, szarżuje tam grający z 14 Jakub Muzyka. Już jak w kalejdoskopie akcja przenosi się na drugą stronę boiska. Łukasiewicz do muzyki, muzyka w pole karne, ale niedokładnie, piłka opuszcza plac gry, będą wznawiać goście. Dawid Olszak na lewą stronę, ale świetnie tutaj powalczył Wnuk o odzyskanie piłki. Przyszedł mu w sukurs Jakub Łukasiewicz, nieprzepisowo zatrzymany. Rzut wolny dla miejscowych.
poczeka na swoich partnerów kapitan topu. Sędzia daje sygnał do wznowienia akcji. Łukasiewicz pokazuje, gdzie będzie zagrywał. Łukasiewicz, mocna wrzutka w pole karne. Jestem, Matek strzela! Ależ było blisko. Świetnie wyczuł jego intencje bramkarz Łęczyńskiej 11, Dawid Olszak. Ale znowu brawa rozlegają się na trybunach. Brawa za tę akcję. Ale teraz trzeba uważnie powalczyć w odbiorze. Panasiuk próbuje pressingiem wymusić błąd na rywalach. Ta sztuka mu się nie udaje, ale piłka wciąż na połowie rywali. Wciąż Zabłotny z numerem 11. Zagranie wzdłuż linii na lewe skrzydło, pędzi tam Dorian Bronowicki. Bronowicki utrzymał się przy piłce. Będzie niebezpiecznie. Bronowicki, pusta bramka i niestety 1-2 po tej akcji lewym skrzydłem grający z 16 Konrad Kraska, zdobywcą drugiego gola dla Łęczyńskiej 11, urwał się lewym skrzydłem Bronowicki, podprowadził do linii kończącej boisko, wyłożył piłkę na 5 metr i Borysiuk był bez szans. Tymczasem zmiana w zespole gospodarzy. Pojawia się na placu gry Konrad Semeryło, ale to jeszcze nie koniec meczu, jeszcze można powalczyć. Mobilizują się piłkarze topu wzajemnie, będą próbować odwrócić raz jeszcze losy tego pojedynku. Łukasiewicz na lewo. Tutaj jest Chać musi oddawać piłkę do tyłu, do Olszewskiego, Olszewski do przodu, ale wprost pod nogi jednego z rywali, walczy o odbiór Olszewski, udaje mu się ta sztuka, spóźniony Panasiuk, znowu piłka w środkowej strefie, Olszewski do wnuk na prawo, jest tam muzyka, próba dośrodkowania, nie, zatrzymał się z piłką, zwiódł jednego z rywali, ale ten ofiarną interwencją zażegnał niebezpieczeństwo i Zabłotny tym razem szarżuje lewym skrzydłem wciąż przy piłce. Zabłotny będzie out dla gości po tym, jak jeden z piłkarzy topu wybija piłkę poza boczną linię boiska. 1-2 przegrywają podopieczni Miłosza Storto z Górnikiem Łęczna. 35. minuta spotkania, więc jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Dokonuje zmian w ustawieniu trener Miłosz Storto, przesuwa Matejka do przodu. Dwoma napastnikami będą grać się w tej chwili, od tej chwili piłkarze topu. A więc rzuca wszystkie siły do przodu w nadziei na zdobycie gola w końcówce meczu trener gospodarzy. Wciąż piłkarze Górnika Łęczna utrzymują się przy piłce. Szybko wznawia grę Fabian Borysiuk. Fatalne zagranie. Sebastian Bałaszek przyjmuje piłkę. Będzie niebezpiecznie. Na szczęście Koryciński wyjaśnia tę sytuację, zagranie na prawą stronę, tam jest muzyka, pędzi prawym skrzydłem Jakub Muzyka, wciąż utrzymuje się przy piłce, Jakub Muzyka świetnie, minął dwóch rywali, Muzyka wciąż przy piłce, zagranie w pole karne, jest tutaj Matejek, poślizgnął się, jeszcze nie koniec, jeszcze Panasiuk, ale zażegnane niebezpieczeństwo i Zabłotny uspokaja grę, wychodzą z kontrą goście. Na szczęście Olszewski przerywa tę akcję, zanim się ona zaczęła. Zagranie niestety wprost pod nogi obrońców rywali. Tkacz na lewe skrzydło, ale odgwizdana pozycja spalona grającego z dziesiątką Dawida Tkacza. Będzie więc wznawiał grę grający z 17.
Miłosz Koryciński. Koryciński na prawo. Jest tutaj muzyka. Muzyka, wciąż przy piłce muzyka. Muzyka. Walczy. I wywalczył rzut z autu. Pokrzykuje na swoich podopiecznych Miłosz Storto. Zagranie wzdłuż linii. Panasiuk. Kolejny aut dla gospodarzy. Łukasiewicz wciąż przy piłce. Łukasiewicz, dośrodkowanie w pole karne. Jest tutaj Matejek, składa się nogówki, ale wybijają to obrońcy gości. Jeszcze ładny strzał grającego z dwójką Karola Hacia, ale w środek bramki, gdzie jest dobrze ustawiony Dawid Olszak. Sędzia daje sygnał do wznowienia gry. Piłka w środkowej strefie boiska. Tutaj jest Koryciński, wciąż Koryciński do Łukasiewicza, Koryciński krótko do Hacia, Koryciński, wciąż Koryciński przy piłce. I będzie aut dla gospodarzy. Kolejny aut dla... I błąd w wykonaniu rzutu z autu, odgwizdane przewinienie. Będą grę wznawiać piłkarze Górnika Łęczna. Nerwowa końcówka po obu stronach, pokrzykują trenerzy obu jedenastek. Będzie aut dla Górnika Łęczna. Będzie aut tym razem dla piłkarzy Topu. Śpieszą się gospodarze ze wznowieniem gry. Wnuk traci piłkę, ruszają Łęcznianie. Będzie okazja, prawe skrzydło. Jest tutaj Tkacz wpada w pole karne, Tkacz przy piłce, strzela na pełnym biegu, grający z czwórką Maksymilian Suryś i myli się o dobry metr, piłka szybuje ponad poprzeczką bramki strzeżonej przez Fabiana Borysiuka. Tymczasem muzyka, prawym skrzydłem muzyka, zatrzymany, a sędzia Paweł Sitkowski kończy dzisiejsze spotkanie. 1-2 przegrywa Akademia Piłkarska Top 54 z Górnikiem Łęczna. Jedyną bramkę dla zespołu gospodarzy zdobył strzałem z rzutu karnego kapitan jedenastki Jakub Łukasiewicz. W pierwszej kolejce rundy zasadniczej, rundy rewanżowej, przepraszam, piłkarze Topu muszą uznać wyższość rywali, którzy wyprzedzają ich w tym momencie w tabeli o 3 punkty. W następnej kolejce podopieczni Miłosza Storto jadą do Kielc na pojedynek z Koroną. Na stadionie przy ulicy Sidorskiej pojawił się dopiero za 2 tygodnie, kiedy to 19 października o 13:30 podejmować będą Motor Lublin. Tymczasem to wszystko ze Stadionu Topu. Za uwagę dziękuję. Zbigniew Maciejuk i Piotr Pyrkosz. Przypomnijmy, podopieczni Miłosza Storto dziś przegrywają 1-2, a my zobaczymy się za 2 tygodnie.